No, cześć, 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 jest dużo dezinformacji, jeżeli chodzi o to, co się właśnie wydarzyło wypadek, w którym brał udział pojazd armii amerykańskiej na terytorium Polski. Jest dużo dezinformacji, dużo kłamstwa, na przykład suwerenny palnął, że to był pojazd, opancer... transporter opancerzony pojazd opancerzony. Niesamowite dezinformacje, więc zdecydowałem się zrobić film, żeby pokazać, co się wydarzyło jak to wszystko zanalizować, to wydarzenie, a na przykładzie tego wydarzenia pójść głębiej w temat Armii Amerykańskiej na świecie, na bazy Armii Amerykańskiej na świecie i pokazać jak to działa, jakie są tego efekty. A więc zaczynamy. Przede wszystkim trzeba zdementować polską YouTube społeczność, jak, którzy pieprzą, co im ślinę na język Przyniesiesz to jest jakiś transporter opancerzony. A nie rozumiem ludzi, co oglądają takich youtuberów, nie szukają własnych źródeł i łykają to wszystko jak pelikany, co taki idiota im powie. Więc a zobaczmy tutaj, montoryzacja interia.pl, możecie sobie sami zobaczyć, pal sześć artykuł, Ważny jest, że są zdjęcia i zdjęcia proszę zobaczyć. Jak widzimy, to nie jest żaden pojazd opancerzony, to jest po prostu ciężka ciężarówka do przewozu ciężkich, ciężkich towarów, które każda armia używa, m.in. Armia Amerykańska. Widzimy tutaj, że pada deszcz, widzimy zakręt, nie taki straszny, ale prawdopodobnie z tego, co ja widzę, moja analiza jest, że żołnierz amerykański stracił kontrolę, prawdopodobnie za szybko jechał takim ciężkim pojazdem na tak wąskiej drodze, Mimo że to jest mały zakręt, to stracił panowanie i rąbnął w cywilny pojazd, w cywilny tir, cywilną ciężarówkę. A, więc to nie jest żaden pojazd opancerzony. A druga rzecz to jeżeli chodzi o gadanie trzypoczy, to nie tylko polscy youtuberzy, ale też media w Polsce wszystko łykają, ponieważ to są debile. A więc zaraz wyjaśnimy, dlaczego i zaraz powiem wam dlaczego. A w tym artykule z interi jest powiedziane, że dwóch amerykańskich żo żołnierzy zostało rannych trafili do szpitala, ale ich życie nie jest zagrożone. Są ranni w tytule. Więc o co chodzi w tym, są so ranni, trafili do szpitala. A mówię wam teraz to jako doświadczony stary wyga, który żył i żyje w USA już od długich, długich lat. Jeżeli i mówię to o cywilach. Jeżeli jesteś w wypadku samochodowym. Każdy adwokat ci to twój powie. Pierwsze co robisz to Oczywiście zabezpieczasz się, swoje życie, jeżeli się pali, to uciekasz z samochodu, spisujesz dane tego, który cię rąbnął, tego samochodu, dane człowieka, robisz zdjęcia i tak dalej, tak dalej, żeby wszystko udowodnić. A, więc spisałeś te dane, zrobiłeś zdjęcia, spisałeś, zrobiłeś zdjęcia samochodu, tego, który cię rąbnął, tablicę rejestracyjną... Także zrobiłeś zdjęcia, także dałeś, spisałeś dane tego człowieka, bo wszyscy się wymieniają imiona, nazwiska i jakie masz ubezpieczenia, i właśnie chodzi o te ubezpieczenia, ponieważ w Ameryce są ubezpieczenia prywatne. I to tak samo działa dla US Army, ponieważ US Army ma quasi prywatne ubezpieczenia. A to wszystko chodzi o biznes. Więc jak to działa? Ubezpieczenia zdrowotne, ubezpieczenia są prywatne w USA i oni płacą tobie dają pieniądze z puli jako ich klientowi bo ty jesteś ich klientem i płacisz składki co miesiąc dla nich a po takim wypadku więc oni jest powiedziane twardo że jeżeli nie pójdziesz do lekarza do szpitala żeby się sprawdzić i w najgorszym wypadku naprawdę będziesz miał jakieś na serio będziesz miał ranę będzie coś bolało będziesz miał kondycję z tego wypadku Kondycję zdrowotną niedobrą, a to jeżeli pójdziesz dzień później po tym wypadku do szpitala czy lekarza się sprawdzić, a już najgorzej, jak pójdziesz parę dni albo tydzień po tym wypadku, to oczywiście amerykańska, prywatna, zdrowotna insurance, zdrowotne ubezpieczenie powie: No, jak to przecież poszedłeś dzień później po tym wypadku? To ipso facto, nie? de facto, powiedziałeś, że po tym wypadku nic ci się nie stało. A to, że poszedłeś dzień później, czy tydzień później zaczęło cię boleć, i ty kłamiesz, że to po tym wypadku, to nas nie obchodzi. Nie dostaniesz żadnych pieniędzy. Tak to działa. Więc ci żołnierze amerykańscy, śmiem twierdzić i przypuszczać, na 99,99% ,99 jestem pewny, oni nie są ranni. Po prostu taka jest procedura w wypadkach samochodowych każdych który bierze udział Amerykanin. Idziesz się sprawdzić do szpitala, ponieważ w, naj, w najgorszym wypadku nawet jeżeli nie jesteś ranny, nie czujesz, że jesteś ranny, to skąd to wiesz? Możesz być pod wpływem adrenaliny i dopiero po, po paru dniach ci wyskoczysz, że cholera, coś nie tak z moją tutaj szczęką, coś nie tak z moją szyją, coś mnie tutaj kłuje po tym wypadku. Cholera, dlaczego się nie sprawdziłem? Dlatego zawsze idziesz sprawdzić. Uważam, że to bardzo mądra procedura jest a notabene kierowca tira prawdopodobnie nie zna tej procedury i z tego co widać, on nie poszedł chyba do tego szpitala, z tego co widzę. Czyli idiota. Druga sprawa, jeżeli chodzi o te insury, ty jako stary wyga powiem Wam, że z przymrużeniem oka, ale to wszyscy wiedzą, że chcesz wyłudzić jak najwięcej pieniędzy. Szczególnie jak Ty nie jesteś odpowiedzialny, a ktoś inny jest winny wypadkowi. Ktoś inny samochód wpadł na Ciebie. Wtedy idziesz do szpitala, najlepiej mieć znajomego lekarza, prawda? Ale mnie boli! Tu mnie boli, tam mnie boli, tu mnie strzyka! No lekarz próbuje tam znaleźć, co tam może, wypisze oficjalnie, tu cię boli, tam cię boli, to wszystko wina wypadku. I ubezpieczalnia, firma ubezpieczeniowa tej drugiej osoby, ubezpieczenie, przepraszam, to nie jest health insurance, to jest insurance na samochód, to jest auto insurance, Czyli z firmy ubezpieczenia, bo wszyscy w USA jest takie prawo, że wszyscy muszą mieć ubezpieczenie prywatne na swoje samochody. Jeżeli nie masz ubezpieczenia i jedziesz i policja cię złapie i nie możesz udowodnić, że masz ubezpieczenie na samochód, idziesz do więzienia automatycznie. Nawet jak masz ubezpieczenie, ale nie masz dokumentu przy sobie, że masz to ubezpieczenie, bo zapomniałeś go wziąć, idziesz do więzienia, I dopóki nie udowodnisz, że masz insurance, że masz prywatną. Że ten swój samochód jest ubezpieczony. Więc to tak działa, to jest fraud oczywiście, to jest przestępstwo. Dużo masa ludzi próbuje jak najwięcej wyciągać, do tego stopnia, że oni się podkładają na drogach amerykańskich pod na przykład ciężarówki amerykańskie, a pod inne samochody, hamują gwałtownie na autostradach, żebyś w nich walnął. I oczywiście, prawo amerykańskie jest takie, że jak walniesz w nie, w tył samochodu, to ty jesteś winny. No, i później, jak nie masz kamery, to, to udowodnij, że on czy ona zahamowali gwałtownie, żebyś ty w nich rąbnął. I wtedy zaczyna się, ole mnie boli, o! Zaczyna się krzyk, wycie. Przyjeżdża policja, wzywają natychmiast karetkę, jadą do szpitala. Szpital, oczywiście, znajomy lekarz mówi, że o rany, ta biedna osoba została poszkodowana. No, wszędzie o boli, od oka do szyi, do, do stopy, no, wszystko boli. No, a twoja, twoja. Twoja ubezpieczeniowa firma musi oczywiście im zapłacić, bo to lekarz powiedział. No i oczywiście, ponieważ Ty, chamie, zrobiłeś ten wypadek, to podbiją Ci strasznie stawki, bo Ty, draniu, spowodowałeś wypadek, jesteś niebezpiecznym kierowcą, więc podbiją Ci stawki. Żebyś więcej płacił co miesiąc, a tam ci ludzie oczywiście wyłudzili jak najwięcej pieniędzy mogą. A oczywiście insurance samochodowe, auto insurance, oni się bronią przed tym, mają swoich własnych detektywów, jest masa filmów na YouTubeku, na YouTubie i masa artykułów, i w ogóle to jest pełno tego w USA, można znaleźć, że ludzie, którzy są, wchodzą, no, mają te szczudła, są w gipsie, na wózkach inwalidzkich po tych wypadkach, przyjeżdżają do domu, i detektywi tam siedzą na drzewie i filmują ich prywatni detektywi, a jak oni zdymują te gipsy, wstają ochoczo z tego wózka, śmigają po tym domu, idą na jogging, wychodzą z pieskiem i biegają z pieskiem, robią przewrac przewracają się tam na ziemi, robią pompki, idą na sale gimnastyczne i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest fraud. I między innymi też po to się idzie do szpitala od razu i lekarza, żeby właśnie to wykonać. Więc procedura jest taka, że jeżeli jesteś w wypadku samochodowym, natychmiast idziesz do szpitala. Więc to, że oni są ranni, to przypuszczam, że nie, że to po prostu debilna polska media. Nie ma zielonego pojęcia, co jest grane. Okay? A tu mamy następny artykuł, że jak już po tym wszystkim, co zrobisz, więc oczywiście musisz sprawdzić scenę, czy ktoś nie jest ranny, czy coś się nie pali. Jeżeli coś jest niebezpiecznie, to uciekaj z tego samochodu. Jak coś się pali, na przykład, dzwoń po policję. Um, dzwoń po karetkę informacje, wymień się informacją z tą drugą partią, z tą drugą osobą, która jest w tym wypadku. Um, nie kłóć się z tą osobą, oczywiście, zrób zdjęcia, co się stało. Um, rekord, zrób rekord, żeby to było dowód, że coś się stało. Następna rzecz to skontaktuj się z twoją ubezpieczalnią najszybciej jak możesz. I oczywiście. Um, Idź do lekarza. To jest standardowe, to jest standardowe, idziesz do lekarza, czy Cię coś boli, czy nie, ponieważ prawda jest taka, że nawet nie jesteś bandytą, kryminalistą i nie chcesz wykonać jakiegoś tam wyłudzenia, to Ty nie wiesz, że Cię boli, jesteś pod wpływem adrenaliny. Takie, może to wyskoczyć taka kondycja po tym wypadku, coś złego, może to wyskoczyć po dniu. Po tygodniu, więc zrób sobie wszystkie ekstraje prześwietlenia, dopóki możesz. A jak widzimy, Amerykanie są mądrzy i to zrobili, bo taka jest procedura w US Army. Natomiast kierowca Tira prawdopodobnie nie, ponieważ to jest Polak, czego to takich ludzi oczekiwać. A następna sprawa a chodzi o prawo polskie, a żołnierze USA. Więc oczywiście o tym jest szum w mediach społecznościowych na YouTubie, ponieważ. A no, co tu dużo mówić? Żołnierze amerykańscy nie będą podlegać prawu polskiemu. A możemy sobie o tym przeczytać artykuły na onecie, w Rzeszowskiej i tak dalej. Podoba mi się to zdjęcie, notabene. To jest suka, to jest kurwiszon. A ta kobieta miała masę mężów. Ona tylko szła na milionerów i po, z każdym milionerem była tam rok albo krócej, może troszeczkę więcej. Brała rozwód i brała alimenty od tych ludzi. I tak ona została bardzo, bardzo bogatą kobietą, bo jest kurwa, bo to jest suka. Um, I. Jaki kraj takie kurwiszony na ambasadorów im się daje, nie? Więc widzimy, no, właśnie, <laughs> widzimy jak Polin jest szanowany. No to będę, to zdjęcie mi się podoba, ponieważ ten kurwiszon ubrało to się w, w kamuflaż. Co jest niesamowite, przecież ta kobieta nie ma nic wspólnego z, z jakąś militarną organizacją, ale żeby być trendy i cool, trend, cool i trendy, <laughs> ubrało to się, to kurwa, ta, ta suka, ten kurwiszon, ubrało to się w, w kamuflażową taką kurteczkę, że niby też jest militarna. Tak. I możemy sobie przeczytać tutaj w Onecie, co będzie się działo, więc... Yy... Działo będzie się to, że żołnierze USA, nawet jeśli popełnią przestępstwo, to nie będą podlegali prawu polskiemu. Znaczy oficjalnie jest tak, że jeżeli, jeżeli są poza służbą, to polskie, polskie organa, polskie prawo i Polska może ich aresztować i działać tak jak zgodnie z prawem polskim. Natomiast jak są w trakcie służby i popełnią wykroczenie kryminalne, to już nie. Będą podlegać prawu amerykańskiemu i będą sądzeni w USA albo na terytorium Polski przez organa USA. Um, I tak to jest. Um, I tak jest w każdym kraju, który jest pod okupacją amerykańską. Na przykład Niemcy, które zostały pokonane w II wojnie światowej, czy Japonia, która została pokonana w II wojnie światowej, a um, Rozmówca bardzo dobrze powiedział, że cytuję: Przypomnę, że Bundesfera również nie ma wejścia na teren bazy amerykańskiej w Niemczech i tutaj chodzi o ekstraterytorialność, ponieważ jak jest baza militarna jakiegokolwiek kraju na terytorium innego kraju, to jest oczywiste, że nie pozwolą żadnym cywilom wejść tam. Na terytorium bazy wojska polskiego w Afganistanie mogą wejść tylko ci. Mogą wejść tylko żołnierze polscy oraz ci, którym dowództwo polskie pozwoli. Mówimy o wszystkich o Afgańczykach, o Francuzach, o Rosjanach, o y, innych Polakach cywilnych, czy nawet o amerykańskich żołnierzach. Nie mają prawa wejść, bo to jest baza wojskowa polskiej armii w Afganistanie. Tak samo jest w Niemczech, jeżeli chodzi o bazy amerykańskie. To jest terytorium ekstraterytorialne. Oczywiście, to nie, to nie są Niemcy, to jest terytorium amerykańskie. De facto. I tam nie ma prawa wejść nikt, dopóki nie dostanie pozwolenia od dowództwa amerykańskiego. Jeżeli jakikolwiek cywil czy nawet policjant będzie próbował wejść ścigać bandytę na terytorium bazy amerykańskiej, no to wartownicy wycelują z ich M16 do takiej osoby, krzykną stop, albo zacznę strzelać, a następnie zaczną strzelać. I Bundeswehra na przykład nie ma wejścia na teren baz amerykańskich. I tak samo tutaj w, w Polsce jest już, że jak jest baza amerykańska, oczywiście, że nie wpuścił żadnego Polaka na, na terytorium bazy amerykańskiej. No to, to się, nie dajmy się zwariować, nie dajmy się zwariować, nie? Mi się podoba tutaj dementi ministra obrony. Przed południem głos w sprawie zabra minister obrony Mariusz Błaszczak. Stop fake news, napisał na Twitterze. Pojawiające się informacje dotyczące zasad stacjonowania żołnierzy sił zbrojnych USA w Polsce są nieprawdziwe, oświadczył. Okej, okay, no to to Dementi... To znaczy powiedział, wykłamiecie i, i koniec, kropka. No dobra, Dementi, wspaniałe. Um, I tutaj jest prawo.pl, co jest bardziej takie wejście głębsze w tą, w tą sprawę. Ekstraterytorialności baz wojskowych USA w Polsce oraz prawa polskiego jurysdykcji nad żołnierzami amerykańskimi. A więc tutaj sobie przeczytamy, a okazuje się, że tutaj jest to ważne: Polska w każdym przypadku, który uzna za szczególnie ważny, będzie sprawować jurysdykcję karną nad personelem Sił Zbrojnych USA. Jedyne odstępstwo dotyczy czynów lub zaniechań popełnionych w ramach wykonywania obowiązków służbowych. Więc, jak jest obowiązek służbowy, to żołnierz amerykański nie podlega jurysdykcji polskiej. Ok? To pierwsza sprawa. Więc, oczywiście, jeżeli będzie jakiś wybryk, coś się wydarzy, wypadek, to strona amerykańska no, nie są durniami, powiedzą, że to jest byli na służbie. Tak, byli bez munduru w burdelu polskim, zabili kobietę, ale byli na służbie. Tak powie strona amerykańska. I strona polińska będzie mogła, te suki będą mogły skulić ogon i po prostu zacząć chlipać i yy, zgrzytać zębami. I tyle. A druga sprawa to to, że jest napisane pierwsze to zdanie. Polska w każdym przypadku, który uzna za szczególnie ważny, będzie sprawować jurysdykcję karną nad personelem sił zbrojnych USA. Więc jedna zaprzecza drugiemu, z tym, że to jest tak, że jak są na obowiązkach służbowych, to Polska nie ma zero do gadania. Polska nie ma żadnych jurysdykcji, że oni pełnią służbę i coś się stanie. Polska jurysdykcja nie jest nad żołnierzami amerykańskimi. Natomiast jak są po cywilnemu, to tylko wtedy, kiedy polski rząd uzna. Takie występstwo za szczególnie ważne, wtedy tylko Polska będzie sprawować jurysdykcję. Czyli na przykład, jeżeli polski rząd nie uzna takiego kryminalnego występu za szczególnie ważny, to i tak to wszystko będzie strona amerykańska, żandarmi i sądy amerykańskie. Yy. Sprawowały jurysdykcję nad żołnierzem amerykańskim. Więc czy wierzycie, że rząd Pul Pul Puliński, te suki teraz, które merdają ogonem do Ameryki, jak tylko mogą i luźnie im w dupie, głęboko, że oni jakikolwiek występek kryminalny uznają za szczególnie ważny? Śmiech na sali. Oczywiście, że nie. Więc de facto jest tak, że, wszyscy, że żołnierze amerykańscy nie podlegają prawu polskiemu. Więc, jeżeli są na służbie, to 100% legalnie nie podlegają, więc zawsze może strona amerykańska powiedzieć, niezależnie od faktów, że byli bez mundurów, kradli, gwałcili, podpalali, cokolwiek, no żartuję, ale cokolwiek by nie było, nie, to zawsze mogę powiedzieć, że wykonywali służbę. Byli na służbie. Nie wykonywali rozkazów, no przecież gwałcili i tak dalej, ale byli na służbie. Po cywilnemu, w burdelu, <grym> poza bazą wojskową, ale byli na służbie. I wtedy Polska nie ma nic do gadania oraz żeby Polska zaczęła w taki, w taki występek, żeby polskie prawo tam weszło, to polski rząd musi zdecydować, że to jest przypadek, który uzna za szczególnie ważny. Czy wy myślicie, że polski rząd uzna jakiekolwiek te przypadki za szczególnie ważne, żeby zazębić, utrudnić sobie, zrobić sobie problemy z Ameryką, tym, co im płacą? No nie, no nie. Nie ma żadnej ekst eksterytorialności. Umowa nie przewiduje żadnej eksterytorialności obiektów ani terenów, które będą użytkowane przez siły zbrojne USA. Przedstawiciele polskich służb i straży będą mieli dostęp do obiektów współużytkowanych lub wyłącznie używanych przez wojska USA. Okej, okay. poprzednio zobaczyliśmy, że Bundesfera i ja Wam mówię, że żaden inny kraj, na którym są bazy wojskowe danego kraju, po prostu wojsko nie pozwoli sobie, żeby weszli tam ktokolwiek yy, cywile z takiego kraju, bez pozwolenia. Więc oczywiście to jest napisane bardzo sprytnie, tak po adwokacku, że oczywiście przedstawiciele polskich służb i straży będą mieli dostęp do obiektów, nawet tych wyłącznie użytkowanych przez wojska USA. Niezależnie od tego, czy za kontrolę dostępu do części odpo obiektów odpowiadają do Amerykanie czy Polacy. Bo oczywiście to jest prawda, tym że jest nienapisane, że najpierw będą musieli dostać pozwolenie od US Army, ponieważ jeżeli polska policja, czy polskie organa, czy polski detektyw, czy ktokolwiek będzie próbował wejść na obiekt amerykańskiej bazy, to tak jak powiedziałem, żołnierze amerykańscy, wartownicy, zdejmą karabiny, wycelują, najpierw, najpierw powiedzą grzecznie stop. Jeżeli osoba się nie zatrzyma, szybko zdejmują karabiny i wycelują. Mówią stop albo zacznę strzelać. Jeżeli osoba Polak będzie nachalnie po chamsku wchodził na terytorium polskie, na terytorium ekstraterytorialne Ameryki w Polinie, to zostanie zastrzelony. Więc to jest tutaj powiedziane, że oczywiście, że polskie siły, organy, służby i tak dalej będą mogły wejść na, na te bazy amerykańskie. Ale co jest niepo, niedopowiedziane, to to, że będą musieli mieć pozwolenie. Zresztą, czy wyobrażacie sobie w Afganistanie, kraj okupowany, Afganistan, polska baza wojskowa? Czy Afgańczycy mają tam coś do gadania? Czy Afgańczyk może sobie po prostu podejść do takiej bazy i powiedzieć: chcę tam wejść, bo to jest Afganistan, to jest mój kraj? No nie! Co zrobi polski żołnierz? Polski żołnierz powie Stop. Polski żołnierz wartownik później zdejmie swój karabin. I wyceluje w tego Afgańczyka. Jeżeli Afgańczyk nachalnie będzie szedł, że pokaże, chce wejść i nie zatrzyma się, zostanie zastrzelony. To są normalne zasady baz wojskowych obcych wojsk na terytorium innego kraju. I to nie wiem, czy to Amerykanie, czy Polacy, czy Francuzi, czy Rosjanie. Nikt nie wpuści, na bazę wojskową ludzi, nawet z tego kraju, w którym są gości, gośćmi, przepraszam, okupantami, no mówmy prawdę, a nikt ich nie wpuści, niezależnie od prawa. To są de facto ekstraterytorialne. I to jest bardzo sprytnie to zdementowane i powiedziane, że oczywiście, że polskie służby i straże mogą tam wejść. I nieważne, czy to odpowiadają za ten obiekt Amerykanie czy Polacy, nawet jak. 100% Amerykanie odpowiadają, polskie służby i straże mogą tam wejść. Tak, tylko najpierw muszą dostać pozwolenie. A jeżeli coś się wydarzy, chcą zatuszować coś, to pozwolenie dostaną za parę godzin. Za dzień, za dwa. Więc tak to wygląda. A Wyjdziemy teraz, jeżeli chodzi o bazy amerykańskie. Na bazach amerykańskich dzieje się bardzo dużo interesujących, interesujących rzeczy. Parę lat temu było bardzo, bardzo głośno, teraz to ucichło, ale ja to pamiętam, bo oglądałem to w telewizji amerykańskiej, o gangach, o gangowcach w USA. Więc okazało się, że w latach 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 masa gangowców. Mówimy o gangach hardkorowych, mówimy nie takich gangach jakich jak są w Polsce, jakieś tam durne dziadki, mafie, co tam kradną rowery, nie, czy tam mają dziewczynki, nie, mówimy o tych, co sprzedają narkotyki, zabijają na ulicach, mają te swoje znaki, nie wiem, ci, co nie są w temacie, te słowa mogą wam nic nie mówić, ale mówimy o Crips, Bloods, Aryan Nation, Maniac Disciples, Latin Kings. Latin Disciples i tak dalej, i tak dalej. Ja nie znając tego wszystkiego, dałem Wam te najgłówniejsze w Ameryce, te ogólnokrajowe. I tak naprawdę te kraje, już, te, te gangi są już international, są międzynarodowe. Dlaczego? Ponieważ armia amerykańska została zinfiltrowana przez gangowców. Oni um, zakładają tam swoje gangi, bo co jak co, ale ci co byli w armii, to wiedzą, że armia, e, reżim w armii jest bardzo podobny do reżimu w więzieniu masz nakazy, przykazy, tam nie możesz wejść, tu nie możesz wejść, tu musisz spać o tych godzinach. Jak wyjdziesz z łóżka o tej o tej godzinie, zostaniesz aresztowany, bo nie wolno, zostaniesz zostaniesz ukarany, ponieważ tu nie możesz być w tym miejscu o tej o tych godzinach. Jeżeli pójdziesz spać, to nie możesz wyjść ze swojej sali tam gdzie się śpi i tak dalej, i tak dalej. Więc y, armia to tak naprawdę to jest więzienie. Dla wolnych ludzi, niby, wolontariuszy i tak dalej, ale to jest więzienie, więc masa gangowców tam się doskonale czuje, ponieważ oni mają doświadczenia. Um, I FBI w tamtych czasach, ja to pamiętam, powiedziała: to był threat to national security. To było zagrożenie całego kraju, Bezpie to było zagrożenie bezpieczeństwa kraju, i to mówię o FBI, um, bo różne gangi tam weszły i zaczęły się łapać za... Zaczęli się tam strzelać po prostu, zaczęli się bić. Krypsi z blacami, Aryan Nation biali z czarnymi i tak dalej, i tak dalej. Więc gangi motocyklowe i tak dalej, oni tam weszli i teraz co się dzieje? Więc ci z gangów tam wchodzą na minimalną a, żeby wykonać służbę, dostać ubezpieczenie, ponieważ wszyscy weterani zasłużeni dostają ubezpieczenie na bardzo taki quasi prywatne, ponieważ ubezpieczenia zdrowotne, czy ubezpieczenie auta, jak prywatny bierzesz, to jest jedna sprawa, ale weterani mają zniżki i mają swoje własne firmy, tak? Amerykańska armia i, i ich weterani mają swoje własne firmy ubezpieczeniowe jeżeli chodzi o wypadki auta, ubezpieczeniowe auto insurance, czyli do ubezpieczalnia do samochodów, jak też health insurance, czyli ubezpieczalnia do zdrowotna. że jak idziesz do lekarza, że nie płacisz, tylko płaci ubezpieczalnia. I weterani mają, weterani i armia amerykańska, i ci, co byli w armii amerykańskiej, są ex armini mają swoje własne firmy, do których ja jako cywil nie mam prawa wejść. I oni mają zdecydowanie lepsze warunki, zniżki, mniej płacą i tak dalej, i tak dalej. A więc Gra jest warta Świeczki. Druga sprawa to jest to, że oczywiście armia amerykańska daje fantastyczne wyszkolenie, jeżeli chodzi o strzelanie, jak się ustawiać, szczególnie mode Urban, czyli jak walczyć w mieście, Slicing the Pie, jak się ustawiać taktycznie, jak jest corner, jak się ustawiać taktycznie, jak jest róg. Domu, dom jest i róg, jak się wychylać, to jest slicing the pie, jakie jak nawet wszystko uczy od podstaw, jak, jak stąpać po ziemi, jak masz karabin, żeby się za dużo nie wychylać, a jak oddać szybko strzał, to się nazywa slicing the pie, nie będę wam tam dużo mówił, ale nieważne, um, i tak dalej, i tak dalej. Więc a, to wszystko jest nauczone. Nauczone są też y, materiały wybuchowe i tak dalej, więc to jest wszystko nauczane, i tacy gangowcy później wychodzą i są wszechstronnie wyszkoleni. A rzecz w tym, że te, ta sprawa ucichła bardzo, ponieważ to była bardzo niewygodna sprawa, jeżeli chodzi o percepcję, jeżeli chodzi o optykę, jeżeli chodzi o to, jak to było zauważane na świecie, ponieważ była masa artykułów i masa mediów o tym wyszła, że armia amerykańska. Tam jest masa bandytów, tam jest masa gangowców, gwałcicieli, hardkorowych gangowców, Blatsów, krypsów, Aryan Nation, Latin Maniacs i tak dalej, Latin Kings i tak dalej, i tak dalej. Gangster Disciples, jej, pełna tego jest. Ja to znam, bo to wszystko tutaj dookoła mnie chodzi w moim sąsiedztwie i różne znaki tam daje na ulicy. Więc to były lata 2009-2013, później to wszystko ucichło. Już nie ma gangów, nie ma gangów. A, bo nie wasz cicho, to zostało zatuszowane. Teraz oficjalnie nie ma żadnych gangów, bandytów w Ameryce, to zostało zatuszowane i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest rok 2016, jest artykuł z Japonii na Okinawa, gdzie oczywiście Japonia przegrała II wojnę światową, dlatego ma siły okupacyjne amerykańskie. Tak samo jak Polska przegrała II wojnę światową, dlatego ma też siły okupacyjne. A więc, na przykład, na Okinawa, rok 2016. Jest artykuł o tym, że nagminnie, nagminnie amerykańscy żołnierze i amerykańscy marynarze gwałcą kobiety japońskie. Po prostu je gwałcą. A do tego stopnia, że premier Shinzo Abe, który przewodził w Japonii, nie wiem czy ciągle przewodzi, chyba nie jestem pewny, zabrał w tym głos. Idziemy dalej, 2013, to jest tam par lat przed, i znowu to samo, że US Navy, czyli marynarze, marynarki wojskowej zgwałcili kobietę, i to jest nagminne, to jest nagminne w, w, w Japonii, to się dzieje w Japonii. A ciągle. Bardzo dużo rząd japoński i amerykańska armia próbują zatuszować takie sprawy, ale niestety od czasu do czasu takie wychodzą, nie da się zatuszować. A mimo tego, że i to jest następna i to jest następne nagminne zjawisko, jeżeli chodzi o bazy wojskowe amerykańskie, przy takich bazach wojskowych, Amerykanów zawsze rosną burdele. Natychmiast szybko rosną burdele. A, więc dlaczego oni gwałcą te, te dziewczyny Japońki, jeżeli mają burdele? Na przykład na Okinawie pokazały się burdele. I to w miarę tanie za 20 dolarów. To jest rok 95. To jest te 20 dolarów, teraz jest zdecydowanie więcej warte. Ale mają 15 minut, 20 dolarów i robią co chcą z dziewczyną. Um, I mimo tego amerykańscy żołnierze zgwałcili 12-letnią dziewczynkę na Okinawie. Jak na to zareagował oczywiście yy, japońskie prawo? Nie ma żadnej jurysdykcji nad, nad amerykańskimi żołnierzami, a nie nad amerykańskimi a, marynarzami, ponieważ to jest standardowe, tak samo jest w Polsce i nie nieważne, co ten Dureń z mon dementuje, chyba nikt nie wierzy temu klaunowi, a więc oni w Japonii nie mają, Japończycy nie mają nic do powiedzenia, mogą yy, najwyżej łukać i, i gryźć, yy, zęby zgrzytać i, i grozić, i są bezsilni, tak jak w każdym kraju, gdzie są amerykańscy żołnierze i marynarze, i piloci i tak dalej. Więc admirał amerykański powiedział prawdę, że to byli dybile, oni byli stupy, to byli głupcy, ponieważ mogli wziąć prostytutkę i zapłacić bardzo tanio, zamiast porwać dwunastoletnią dziewczynkę, Japonkę. No, Okinawa to jest mniejszość narodowa, ponieważ Okinawa, ci ludzie, co mieszkają tam, oni się nie za bardzo uważają za Japończyków. To jest mniejszość narodowa w Japonii i dlatego tam Japończycy dali bazę amerykańską. Nie dali tych baz, Amery... dali największą bazę amerykańską, chyba w Japonii, właśnie na Okinawie, ponieważ Japończycy uważają ich za mniejszość narodową i mają gdzieś. Więc ci na Okinawie. A powiedział, że ten admirał amerykański powiedział: To jest mniejsza z, tym, mniejsza z tą mniejszością, nieważne. Powiedział, że mogli zapłacić trochę dolarów i zapłacić trochę pieniędzy, i zamiast porywać tej dziewczynki, mogli pójść na prostytutkę. A nie, a ci idioci porwali 12 dziewczynkę i zgwałcili. I było ich trzech. A jeżeli chodzi o Japonia, jeżeli chodzi o Niemcy, to jest zdecydowanie ciężej znaleźć artykuły, ponieważ to jest wszystko zatuszowane i wszystko ukryte, ale też się zdarzają od czasu do czasu standardowo, że są gwałty. A... I tu mamy artykuł z 2006 roku, że oczywiście amerykańscy żołnierze zgwałcili Niemkę, no i, i nieważne, to jest standardowe. No, ale wujku temu, to się zdarzyło ile lat temu? No dobra, to, to mamy August 10, 2020, teraz mamy August 23, zobaczcie, jaki to miesiąc, tak? To się dzieje teraz. Więc 19-letni US Army żołnierz myślał, że gra w grę komputerową Grand Theft Auto, ponieważ on próbował ukraść taksówkę na, w Munich Airport, czyli w Monachium. Airport to jest lotnisko, czyli lotnisko w Monarchium. On próbował ukraść tą, tą taksówkę i artykuł jest bardzo śmieszny, ponieważ ten przygłup, no bo przygłup, słuchajcie, kto idzie do armii amerykańskiej w dzisiejszych czasach po 911 ataku terrorystów i jeszcze są ludzie, którzy w to wierzy, to zrobili Bin Laden i, i banda Arabów z, z jaskini to zrobili no są debile na świecie, którzy wierzą w tę wersję anyway, a, mniejsza z tym, następne wideo powinienem o tym zrobić a, więc była masa ludzi normalnych mężczyzn i kobiet, którzy poszli do armii amerykańskich bo czuli, był taki patriotyczny wzryw tak jak po ataku na Pearl Harbor patriotyczny wzryw był narodu i to jest normalne zjawisko po 9.11. Natomiast teraz, jak się wszystko wydało, że zaatakowała nas Arabia Saudyjska oficjalnie, a myśmy zaatakowali Afganistan i Irak, okej, okay, to, to ma sens. Tak naprawdę na początku zaatakowaliśmy Irak. Dopiero jak zaczęli Amerykanie pukać się w czoło i powiedzieli, że czy zaatakowali nas Saudejczycy, którzy byli bazowani w Afganistanie. Dopiero wtedy Bush był zmuszony od niechcenia zaatakować i podbić Afganistan. Taka była kolej rzeczy, ponieważ nie wiem czy pamiętacie, ale najpierw zaatakowali po 911 Irak i próbowali bardzo, bardzo związać Sadama Husseina z atakiem 911, co im się nie udało, mimo że w prasie, amerykańskich mediach, telewizji były masę teraz tak trochę mrugam okiem, dokumentów i informatorów, którzy mówili, że tak, Saddam Hussein to sponsorował 9 to oni zaatakowali. I niestety jest internet i dla tych rządzących niestety no, po zaatakowaniu Iraku byli zmuszeni napaść na Afganistan, no bo to ma sens, nie? Bin Laden był w Afganistanie, więc... Byli zmuszeni chcąc, nie chcąc, oni tam wcale nie chcieli wejść. Ta to, to cała 19 było zrobione na Bliski Wschód, a Afganistan to tak przypadkowo, dlatego żołnierze amerykańscy, jak się ogląda filmy dokumentalne o Afganistanie i co oni tam robią, nie mają żadnego pojęcia, co robią. Dowództwo w Afganistanie amerykańskich wojsk nie ma żadnego pojęcia, co tam robią. Żołnierze nie mają żadnego pojęcia, co tam robią, ponieważ to zrobili od niechcenia, bo musieli, bo taka polityczna sytuacja była, że. No napali na Irak najpierw, no ale musieli na ten Afganistan go podbić, ponieważ tam był Bin Laden oficjalnie i tam stamtąd wyszedł atak na Nowy Jork w 9-11, więc musieli podbić Afganistan, czy chcieli, czy nie chcieli, a bardzo nie chcieli. Bardzo się opierali, żeby wojska amerykańskie było tylko na Bliskim Wschodzie, blisko tam Izraela i miało być 7 krajów, które generał Wesley Clark powiedział, a i wymienił te kraje, które według planu, które dali. Yy, yy, nieważne, to jest inne wideo. Na moim kanale zresztą było wymienione 7 krajów, które konsekwentnie Ameryka niszczy. Między innymi Syria, następny na, będzie Iran i tak dalej, i tak dalej. Więc. Oni do tego Afganistanu nie za bardzo poszli. Anyway! Więc o co mi to wszystko powiedziałem? Powiedziałem dlatego, że teraz do armii amerykańskiej, żeby pójść, to idą absolutne debile. Absolutne przegrywy, które nie mają zero. które mają zero szans w życiu cywilnym, prywatnym. Idą ludzie, którzy nie potrafisz znaleźć w życiu cywilnym. Idą kompletne przegrywy. Nikt patriota nie pójdzie teraz do armii amerykańskiej, bo to doskonale wie, że zostanie wysłany do Afganistanu, do Afryki, do Iraku. I to nie ma nic wspólnego z terroryzmem, to ma... Po prostu więcej wspólnego z imperializmem. Z armii amerykańskiej to tylko ludzie ci, są absolutne przygrywy, gangowcy, bandyci albo ludzie, którzy po prostu są biedni i sytuacja ich zmusza, że poszli do armii amerykańskiej czy US military, żeby dostać właśnie te przywileje, te ubezpieczenia. Ponieważ po wysłużeniu minimalnej tam lat dostajesz ubezpieczenia, i to ci bardzo, bardzo, bardzo pomaga w życiu, bo te ubezpieczenia wcale nie są takie tanie, jeżeli chodzi o auto, o zdrowotne ubezpieczenia. Jak zachorujesz w USA i masz ubezpieczenie prywatne, to i tak bankrutujesz, bo oni będą się jak najbardziej opierali, żeby tobie nie płacić. To jest następne wideo, które powinienem zrobić, ponieważ w POLINie bardzo, 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 bardzo chcą wprowadzić ubezpieczenia zdrowotne prywatne. Jaka jest incentywa, żeby ubezpieczenie zapłaciło swojemu klientowi, jak on jest ranny? No zerowe. Oni chcą te pieniądze trzymać. Jak klient płaci składki do ubezpieczalni zdrowotnej, to dobrze jest. A jak klient zachoruje i jemu trzeba zapłacić za pobyt w szpitalu itd., no to oczywiście ubezpieczalnia zdrowotna zrobi wszystko, żeby jak najmniej albo w ogóle nie zapłacić. No to jest logiczne, nie? Tak działa kapitalizm. Witamy w Ameryce. Więc bardzo dużo ludzi właśnie idzie po to, żeby mieć te ubezpieczenia i te przywileje i, i tak dalej, i tak dalej. Więc idą sami przegrywy idioci i biedni. Więc ten dziewiętnastolatek jest bardzo, bardzo śmieszny tutaj. Wracając do tego, co się wydarzyło parę dni temu, więc on próbował, ukraść, on próbował ukraść ten samochód. Ale to jest taki idiota, to jest taki idiota, że oczywiście w Niemczech ten samochód miał skrzynię biegów, a w Ameryce wszystkie samochody uważam bardzo dobrze, sam mam, wszystkie samochody jest, mają automatyczne skrzynie biegów. I uważam, że to jest bardzo dobre. Natomiast w Europie nie, więc ten żołnierz nie był zupełnie przyzwyczajony do tego, że ten, że ten samochód może mieć nieautomatyczną skrzynię biegów i za daleko nie uciekł tym ukradzionym samochodem, ponieważ nie mógł sobie, nie mógł sobie poradzić, więc ruszał tą ruszał obiegów i, i, i nie mógł, i, i nie mógł, i nie mógł sobie poradzić z tą skrzynią biegów. No, no właśnie. Więc to, to się wydarzyło teraz. A mówię wam, że za, za parę dni, za rok, za miesiąc, za parę miesięcy ten artykuł zniknie po prostu. To jest natomiast Stars and Stripes, to jest oficjalna gazeta amerykańskich militarnych, czyli amerykańskiej Armii, amerykańskich Marines a, i tak dalej, i tak dalej. To jest oficjalna gazeta y, militarna amerykańska. Więc to się wydarzyło teraz, august 10, a teraz mamy niedziela, august 23. To było 13 lat temu 13 dni temu. Ok. Więc ostatnio też było bardzo głośno w telewizji. Pamiętamy, nie ma gangów już, nie ma gangów na bazach wojskowych. Ponieważ te wszystkie forty, fort Trump w Polsce chyba miał być, nie jak to się teraz będzie nazywało ta baza wojskowa, czy jakieś tam inne forty, fort Hood i tak dalej. Więc baza wojskowa amerykańska nazywa się jako fort. To jest z czasów to nastało tak z czasów, a Ameryki, ponieważ na początku bazy wojskowe to były zamki, nie? To były forty. Były, były otoczone balustradami, taką ścianą, żeby wróg nie mógł dojść, I to było stanowisko obronne i tam była baza, żeby baza nie była na otwartym polu, tylko była obronna. Więc teraz wszystkie bazy amerykańskie na świecie nazywają się Fort. Taki i taki. Więc na przykład porozmawiamy o Fort Hood, który jest bardzo niesławny, ponieważ tam giną ludzie. Jak to znaczy, giną ludzie? Mordują ich, czy ich porywają? I, i, i czy ludzie ci po prostu zaginęli bez wieści? Tak. tak. To znaczy i to, i to. Więc ostatnio było bardzo parę dni temu, parę tydzień temu, czy tam dwa tygodnie temu, ile to było? Wpadło mi właśnie w oko, że żołnierz Vanessa Gillian, etniczność meksykańska, zaginęła. Wsiąkła, był żołnierz, nie ma żołnierza, i na początku generalicja tego fortu mówili: Nie, nie, to, to, to zaraz się znajdzie, z, za parę dni było: No to nie ma nic wspólnego z nami, to jest cywilna sprawa, to, to jest cywilna jurysdykcja my nie mamy nic wspólnego z tym. A um, no, na szczęście ich, ich rodzina nagłośniła to, media to nagłośniły okazało się, że ta kobieta została zamordowana. A blisko tego Fort Hooda, oczywiście nie ma żadnych gangów, tak? Nie ma żadnych bandytstw i gangów w fortach, bazach amerykańskich, nie ma czegoś takiego. Okay. więc ta kobieta została zamordowana. Okazało się, że sprawa jest większa, ponieważ Fort Hood następny człowiek, tym razem gość, fajny, został zamordowany, tak? Słyszałem? Został zaginiony. Sierżant Elder Fernandez zaginął. Momencik. No dobra, wróciliśmy. Przepraszam. Więc dobrze, skomentujemy teraz. Więc co się stało? Vanessa Guillen, jej czaszka została rozwalona. Ona została zamordowana. Okay. To jest żołnierz amerykański Fort Hood. Następna rzecz: Fort Hood to jest. Następny żołnierz, Elder Fernandez. a on jest zaginiony teraz, zaginiony, nie zamordowany, zaginął. Po prostu żołnierz amerykański zaginął. A co się stało? On zreportował, że został napastowany seksualnie. Został napastowany seksualnie. I miał zostać. żeby zatuszować sprawę, on miał być transferowany, miał być przeniesiony do innego działu, żeby po prostu sprawa ucichła, bo tak dowództwo działa. Ponieważ armia to jest biurokracja i każda biurokracja, numer jeden punkt numer jeden biurokracji to jest co: cover your ass. Zatuszuj wszystko, żeby wszystko wyglądało pięknie i dobrze. Zrób wszystko, żeby twój departament wyglądał dobrze. Nieważne, czy ludzie giną, czy są gwałceni, tak samo działają szkoły, tak samo działa armia, tak samo działa każda biurokracja, więc dowództwo tego fortu wydało rozkaz, że on został napastowany seksualnie, ten żołnierz, więc trzeba go oczywiście przenieść do innego oddziału, na inną pozycję, na inną lokalizację. A, a, ten, co go, a ci ludzie, co go napastowali seksualnie? Cisza. Tak działa armia amerykańska, więc yy, on, miał, on miał być transferowany, ale... Yy, Okazało się, że miała być transferowana, miała być zatuszowana sprawa, i nagle się okazało, że tego żołnierza nie ma. No wsiąkł, wsiąkł, nie ma go. Więc ta kobieta, Vanessa Gien, ona także była zaginiona przez parę dni, chyba przez tydzień, dopóki jej nie znaleźli ciała z rozwaloną czaszką w takim rowie. Blisko bazy wojskowej. A ten człowiek jest jeszcze zaginiony. Jest August 22, dzisiaj jest August 23, więc to się wydarzyło teraz. Ok, to się teraz dzieje. Dzisiaj ta minuta, ta godzina, dzisiaj, ten dzień. A więc ten żołnierz jest zaginiony. Nie udało się zatuszować sprawy, niestety. A tak chcieli, żeby to cywilna jurysdykcja wzięła. A tu taki klopsik. A więc okazuje się, że żołnierze amerykańscy seksualnie napastują. A szczególnie ci, co są w pozycjach ich przełożonymi, ich dowódcami, oni napastują tych żołnierzy. A ten człowiek jest chyba, wydaje mi się, mężczyzną, z tego co ja widzę, więc jego przełożony, jeżeli go napastował, nie wydaje mi się, żeby kobieta go napastowała przecież. Wydaje mi się, że napastował go mężczyzna dowódca. Więc taka sprawa. A następna sprawa to jest, że następny żołnierz Wedel Morales też został zamordowany. Ta osoba, ten żołnierz, nie wiem czy to kobieta czy mężczyzna, Private Major Morta. I mówimy to June i July. To są y, miesiąc po maju i dwa miesiące po maju, przepraszam, zapomniałem po polsku, jak to powiedzieć. Czerwiec, lipiec, te dwa miesiące właśnie, to znajdujemy ciała ciągle wokół tego fortu. Um, nie udaje się tego zatuszować, ponieważ co miesiąc znajdują nowe ciało człowieka. Przepraszam, człowieka, żołnierza. I oczywiście jurysdykcja amerykańska tak jest. Jest teraz zazębienie. Nie wiadomo, czy to amerykańska a, jurysdykcja cywilna, czy. Żandarmi. Ok, tu mamy The Time, więc następny, właśnie ten żołnierz, jest zaginiony. Przypominam, że ta kobieta też była zaginiona, dopóki jej nie znaleziono z rozwaloną czaszką w rowie blisko bazy Fort Hood. Um, więc on, dlaczego on zginął? Znaczy, przepraszam, zginął. Zaginął, nie wiadomo jeszcze. On zreportował, że był napastowany seksualnie. Sierżant Fernandez zreportował, że był napastowany seksualnie. I chciał, i chciał, czy dowództwo jego chciało, żeby dostał transfer do innego działu. Dostał transfer do innego działu, nie ma sprawy, a tu nagle się okazuje, że jest sprawa, ponieważ on dostał transfer, a w tym drugim oddziale nie mogą go znaleźć. Więc tak działa dowództwo amerykańskie, tak jak każda biurokracja, tak jak każdy biurokraci próbują wszystko zatuszować. Więc ten żołnierz, ten żołnierz prawdopodobnie już nie żyje. Okay. Przypominam, było bardzo głośno o tym, że działają mafie, działają gangi zorganizowane, i to są już gangi międzynarodowe, ponieważ US Army ma bazy na całym świecie, i oni zinfiltrowali to US Army, i oni tam są. Żaden normalny człowiek teraz przy zdrowych zmysłach nie pójdzie do US Army. Nikt normalny, kto ma wybór, a przecież biorą tylko na wolontariusza, nie ma poboru, nikt normalny nie pójdzie do US Army teraz. Żaden czarnoskóry, latynos, biały, nikt nie pójdzie, chyba, że jest zmuszony. Często teraz w sądy amerykańskie, i to wam powiem, potwierdzam to, ja, sądy amerykańskie, sędziowie dają im wybór. Albo masz yy, teraz wybór, albo pójdziesz do armii amerykańskiej, Albo pójdziesz do więzienia, wybieraj. Tak jest, tak, 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 tak. I dlatego mamy teraz sprawy, gdzie znajdujemy ciała miesiąc po miesiącu. Miesiąc po miesiącu znajdujemy nowe trupy wokół bazy Fort Hood. Nie myślisz, że to jest tylko Fort Hood. Bardzo dużo, bardzo dużo innych fortów ma gangowców i mafii i bandytów w nich. I to jest august 11, Co się okazało okazyło? Przekluczę tytuł. Fort Hood żołnierze zostali aresztowani. Dlaczego? Bo byli pediofiołkami. Uprawiali miłość z dziećmi. Okej. Okay. Pod Kilin departament policyjny, police department w miasteczku Killeen, gdzie jest bardzo blisko tego Fort Hood. To jest Teksas. Policja aresztowała dziewięciu podejrzanych. Trzech to military. Trzech są z armii. To są oficerowie. Przepraszam, to trzech jest z military. Okej? Okay? Mieli seks z, dzie z dziećmi, które miały 15-16 lat. W USA jest zależnie od stanu, ale 18 lat to jest, możesz mieć seks. Jeżeli ktoś ma dzień mniej niż 18 lat, zgwałciłeś dziecko i idziesz do więzienia. Takie jest prawo w Ameryce. I tutaj mamy gang. Ok. Imiona i nazwiska Anthony Javier, Antoine Javier Perez, Brian Harley Flynn, Brandon Anthony Lee, Dustin Edward Johnson, Timothy Johnson, Jones Jr., Sean Paul Moore, Rakim Jamal Nelson i Pierre Jean. Okej. Okay? Co so oni brali sobie dzieci? Mm, I gwałcili jako prostytutki. Okay? A pamiętajmy też, że w Teksasie działają kartele. Kartele meksykańskie, bo to jest przecież na granicy Meksyku, USA, tam działają kartele i tam jest bardzo wesoło i fantastycznie i tak niesamowicie przygodowo i interesująco, ponieważ kartele meksykańskie nie, nie ma zmiłuj. Oni, oni cię posiekają maczetami, oni cię storturują tydzień, żebyś wył, nagrają to i dadzą filmik Twojej rodzinie. Tak oni działają, a nie mają, mają zero. Etyki, zero moralności, zero człowieczeństwa w sobie i tam działają. Więc te bazy wojskowe, właśnie są w terytorium tych kartelów. I to wszystko jest infiltrowane już. Więc a, taka, jest, taka jest prawda. Taka jest prawda o armii amerykańskiej i bazach amerykańskich w USA, jak na też na świecie. Gwałty, trupy, seks, miłość z dziećmi. Prostytucja, masa prostytucji. Masa, masa, masa prostytucji. Możemy być pewni, że jak grzyby po deszczu wyrosną burdele dookoła baz amerykańskich. Co nie znaczy, że żołnierze nie będą gwałcić tych polinek, ale to nikogo nie obchodzi. A więc zakończę te wideo, pokazałem co chciałem pokazać. Ta sprawa Vanessa Gien to jest teraz sprawa. To się dzieje teraz, tak samo jak tego żołnierza, sierżanta, który teraz zaginął. Ona najpierw zaginęła, została znaleziona w rowie z rozwaloną czaszką. Ten żołnierz, sierżant, zaginął, jeszcze nie został znaleziony. Zanim zaginął, zreportował, że został napastowany seksualnie. I zaraz potem zaginął. Tak działają bazy amerykańskie w Ameryce i na świecie. W Ameryce i na świecie. Więc możecie tego oczekiwać. Um, I możecie być pewni, że wy, Polińczycy w Polinie, jak też poliński rząd i polińskie niezależne sundy, macie zero do gadania. Jesteście bezsilni. Możecie sobie wyjść i zaprotestować, tak jak te Japończycy robią okinawie, Okinawczycy. Ale oni są bezsilni. Mogą najwyżej podejść pod bazę amerykańską. Amerykańscy wartownicy będą w nich celować, będą patrzyli, czy nie wejdą przypadkowo na teren bazy amerykańskiej, bo ich zastrzelą. I tyle. Witamy w bezsilności. Witamy w kraju okupowanym Polin. No. To ile można zobaczyć, zanalizować na podstawie głupiego wypadku. Do zobaczenia wszystkim.